to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. Drodzy, bardzo serdecznie witam całą rodzinę Radia Maryja. Tutaj już po Eucharystii, kiedy najpierw zgromadziliśmy się przy stole Eucharystii, aby cieszyć się z tego wielkiego daru, jakim Bóg nam nieustannie chce dawać samego siebie. No i chcemy też na tym naszym spotkaniu opłatkowym, jak co roku, nie tylko sobie dobrze życzyć, ale też wspólnie ze sobą być, dlatego że charakteryzuje zawsze wspólnotę Ludu Bożego, wspólnotę Kościoła i wspólnotę też rodziny Radia Maryja, to, że często możemy się razem spotykać na uroczystościach, kiedy obchodzimy kolejne rocznice Radia Maryja w Częstochowie na pielgrzymce, Dzień Czynienie, wrzesień, no i te nasze regionalne spotkania opłatkowe, także cieszę się, że jesteśmy tutaj razem i to, że możemy razem za chwilę też przełamać się tym opłatkiem, który mamy. Życzenia, jakie płyną do nas wszystkich dzisiaj dla rodziny Radia Maryja, dla każdego z nas, myślę, że warto sobie przy okazji tego łamania się tym prostym chlebem zauważyć, że na Eucharystii również posługujemy się takim chlebem, który staje się ciałem pańskim. Czyli jest to już, nie jest to oczywiście ciało Pana Jezusa, ale wchodzimy w tą tajemnicę, odnosimy nasze życie do tego wydarzenia, że Bóg stał się człowiekiem i pozostaje z nami ciągle żywy i prawdziwy właśnie w Eucharystii. Chcemy przede wszystkim dzisiaj życzyć sobie mocnej wiary, bo z mocnej wiary zrodzą się wszystkie nasze inne wybory, uczynki i postępowania. Szczęść Boże, jak co roku jesteśmy świadkami kolejnego spotkania opłatkowego, które jest organizowane w parafii świętej Jadwigi Królowej. Na tym dzisiejszym spotkaniu, czy w tym dzisiejszym spotkaniu udział biorą członkowie i sympatycy kół Radia Maryja z terenu Tomaszowa Mazowieckiego, jak i również z całego powiatu tomaszowskiego, a mamy tutaj również także w dniu dzisiejszym gości z Rawy Mazowieckiej. Wśród innych osób, które gościmy, jest ojciec Marek Kordecki, redemptorysta z Radia Maryja. Swoją obecnością w dniu dzisiejszym na tym spotkaniu zaszczycili również posłowie do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, pan minister Antoni Macierewicz i pan poseł Marcin Witko.
taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory. Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich. Każdy z nas zna od kołyski niebo, ziemi, niebu, ziemia, wszyscy, wszystkim śną życzenia. Korzystając z opłatka, spotkania opłatkowego rodziny Radia Maryja tu w Tomaszowie, chcę wam wszystkim Polakom, wszystkim tym, którzy tu mieszkacie na tej ziemi tomaszowskiej, życzyć naprawdę spokojnego, dobrego, następnego roku. Tego, który może zdecydować o naszych losach, ale równocześnie tego, który może być dla nas tak wymagający i tak trudny. Życzę spokoju, życzę szczęścia, życzę zdrowia, przede wszystkim zdrowia i małych kolejek w szpitalach. I tego, byście mieli wreszcie pracę, tę, o której tak strasznie nam jest dzisiaj w Polsce trudno, i dobrych gospodarzy, którzy będą dbali o Polaków, a nie niszczyli majątek narodowy. To są życzenia, które składamy sobie wszyscy, jak Polska długa i szeroka, widząc, co się dzieje dookoła i mając świadomość, jak wielkie zagrożenia są z różnych stron wymierzone w Polskę, w nasz spokój, w nasz dobrobyt i w naszą przyszłość. Celem dzisiejszego spotkania jest oczywiście integracja środowiska Radia Maryja i Telewizji Trwam, które działa na terenie całego powiatu tomaszowskiego. Jest również możliwość usłyszenia od ojca, który na co dzień posługuje w radiu, tych wszystkich informacji, które dotyczą wszystkich dzieł związanych z Radiem Maryja, czyli Telewizja Trwam, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, nasz dziennik, Fundacja Lux Veritatis, jak i również te wszystkie kwestie, które są sprawami bieżącymi, a dotyczą wejścia Telewizji Trwam na multiplex. Cieszymy się bardzo, że co roku mamy coraz więcej osób, które biorą udział w tym spotkaniu opłatkowym. Przepiękna część artystyczna, dzieci, które wystawiły jasełka, młodzież śpiewająca kolędy. Mamy również kapelę ludową, która śpiewa kolędy. Także ta atmosfera, która tutaj dzisiaj panuje, naprawdę jest wspaniała. Ja ze swojej strony bardzo się cieszę i zachęcam państwa do wzięcia udziału w takim spotkaniu już w przyszłym roku. Prawo i Sprawiedliwość stoi na straży tego, byśmy dzisiaj w Polsce mogli odbudować nasz kraj, byśmy mogli odbudować wychowanie naszych dzieci, by nie zagrażały nam różnorodne, z różnych stron oddziaływujące, powiedzmy sobie, te ideologie nawiązujące do marksizmu, nawiązujące do próby zdeprawowania naszych dzieci, które rozbiją się o Kościół i naszą wiarę jako skałę, tak jak i poprzednie się rozbijały. Raz jeszcze życzę wam zdrowia, szczęścia, wiary
i miłości. Tata jest moja pasturalka, złączył śnieg świat, co był w kawałkach. Hej, kolęda, kolęda. Nasza pasturalka, złączył śnieg świat, co był w kawałkach.